Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a dzisiaj chciałbym wam pokazać, jakie nagrody na nadchodzące zawody King of Poland RC Drag Race ufundował sklep Fuck IT. Ale zanim wam pokażę fanty, które leżą tutaj, no to chciałem wam może powiedzieć krótko o samym sklepie. Fuck IT jest to sklep zlokalizowany we Wrocławiu. Jeżeli będziecie mieli okazję poznać Marcina, jego właściciela i założyciela, to na pewno zapytajcie go, skąd się wzięła nazwa tego sklepu, bo jest to całkiem ciekawa anegdotka, ale ja wam tego szczegółu zdradzał nie będę. Dodatkowo Fuck IT to jest sklep, który ja w moim rozumieniu wywodzi się tak naprawdę z RC Driftu. Marcin organizuje zawody driftingowe, ale oprócz driftingu w sklepie jest też szeroka oferta akcesoriów i części do budowy modeli przeprawowych, również rajdówek. No i co ciekawe, pojawiła się osobna, dedykowana kategoria zawierająca komponenty do budowy modeli dragsterów. Jak sobie wejdziecie na stronę sklepu, to na samym górze po lewej stronie macie taki guziczek z napisem drag i tam macie dragsterowe rzeczy. No i też chciałem z tego miejsca Marcinowi bardzo podziękować nie tylko za wsparcie naszej imprezy, ale również za wkład w rozwój modelarstwa w Polsce. Marcin współorganizuje świetną imprezę, która jest RCS-owa, którą ja serdecznie polecam. Byłem dwa razy i na pewno będę trzeci raz. Naprawdę świetna robota i to jest chyba najfajniejsze. Najfajniejszy sposób na promowanie naszego hobby to po prostu organizacja świetnych imprez. No a teraz pokażę wam, jakie dobroci Marcin ufundował na nasze zawody. Pierwsza z nich to są koła przednie dragsterowe od Proline'a typu Hoosier, już możecie kojarzyć. Nie typu Hoosier, tylko oczywiście sygnowane przez firmę Hoosier. A jak koła przednie, to i koła tylne. Tym razem Proline Reaction, to są opony, na których ja osobiście jeżdżę. To są opony belted, czyli wzmocnione taką tkaniną zatopioną w gumie, dzięki czemu nie balonują i lepiej wytrzymują duże prędkości obrotowe. Mieszaneczka soft, czyli miękka. Bardzo fajna guma. No i trzecia, największa nagroda to jest przepiękna karoseria Forda Mustanga z 1967 roku, wykonana oczywiście przez Proline'a, dedykowana do modeli dragsterów. Już wam pokazuję. Tu może w worze to niewiele widać, ale pokażę wam. O. Tak. Jeżeli śledziliście mojego Instagrama, to pewnie widzieliście zdjęcia takiej karoserii wykonanej przez Daniela z Łodzi. Naprawdę prezentuje się rewelacyjnie, ślicznie wygląda to body. Myślę, że jedno z naprawdę z ładniejszych z linii Proline'a. Ja wiem, że często przeżywam, jak ładne są te karoserie, ale moim zdaniem te dragsterowe karoserie naprawdę wyglądają wyjątkowo dobrze, pomimo tych swoich trochę dziwnych proporcji. No i takie właśnie dobroci ufundował dla nas sklep Fuck IT. Za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. A tymczasem widzimy się już jutro na King of Poland RC Drag Race. Będą to pierwsze zawody w tym sezonie. Przypominam, że Team Associated i Root Dog ufundowali dwa modele RTR DR10, czyli te takie dragstery od Team Asso, które będą do zdobycia na wielkim finale na koniec sezonu w październiku, więc pamiętajcie, że każda impreza daje wam szansę załapania się do wielkiego finału i walkę o te modele, więc myślę, że warto przyjechać i się pościgać. Trzymajcie ciepło, bądźcie zdrowi, do zobaczenia, wasz Bąk.